Szanowni Państwo, jeszcze jedna nagroda. Tylko w ostatniej chwili doszedłem do wniosku, że to, co tutaj jest napisane, to jest ważne, ale nie oddaję do końca tego, co chciałem tą nagrodą wyrazić. A chciałem wyrazić podziękowania nie tylko dla tej wyróżnionej osoby, ale dla całego środowiska. Pozwolicie Państwo, że chwilę zajmę, bo to jest chyba rzecz bardzo ważna. Ważne są szkoły, przedszkola, drogi, kolejne ronda, ale wszyscy oczekujemy miejsc pracy, nowych inwestorów. I gdy się rozmawia z potencjalnymi inwestorami, trzeba im powiedzieć, dlaczego w Ostrowie. Jednym z ważnych argumentów na pytanie, dlaczego w Ostrowie, używanych przeze mnie jest, bo w Ostrowie są świetni inżynierowie. Czasami słyszę, czasami widzę naprzeciwko w oczach, w Łowiczu i w Suwałkach mówią to samo. Więc powtarzam, w Ostrowie są niepowtarzalni inżynierowie. Jedyni, najlepsi. I coś o tym wiem. Sam jestem synem inżyniera, dla którego nie było ważne, jak coś jest zbudowane, jak coś działa. Inżynier jest od tego, żeby wiedział, jak coś można zrobić lepiej, żeby coś działało efektywniej. I to w Ostrowie, w ostrowskich inżynierach jest od pokoleń, od lat. To, co od niedawna dopiero modnie nazywa się innowacyjnością. Tą nagrodą chciałem podziękować za to, że od kwietnia tego roku mam kwit, papier, że tak jest, że świetni inżynierowie są nie gdzie indziej, tylko tutaj, w Ostrowie Wielkopolskim. Grupa inżynierów z Delphi zdobyła nagrodę PACE. Nazwa po rozwinięciu jest bardzo trudna, ale w środowisku motoryzacyjnym jest ta nagroda nazywana bardzo krótko. Nobel motoryzacyjny. Grupie tych inżynierów z firmy Delphi przewodzi człowiek, na którego wszyscy mówią po prostu pan inżynier. Do tego pan inżynier dzisiaj obchodzi zarówno urodziny, jak i imieniny. Życzę wszystkiego najlepszego. Pan Andrzej Krupa, inżynier.